Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco. To już kolejne nasze spotkanie w ramach treningu z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach. Dziś bardzo się cieszę, że będziemy mogli wziąć na tapetę moją ulubioną dyscyplinę sportu i chyba najpopularniejszą dyscyplinę i w Polsce, i na całym świecie. Mowa oczywiście o piłce nożnej. Ten film powinien się spodobać głównie młodszej części publiczności, młodym zawodnikom, młodym piłkarzom, których w gminie Łapy naprawdę jest bardzo wielu, mamy bardzo wiele talentów i mam nadzieję, że ten film pomoże Wam jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności piłkarskie. Potrzebne nam dzisiaj będą dwie rzeczy. Piłka oczywiście i będzie nam potrzebna jakaś przeszkoda. Może to być słupek, styczka, taka jaką widzicie za mną. Może to być cokolwiek innego, coś przed czym będziecie mogli ćwiczyć zwód, czyli kiwkę, czyli coś, co pomoże Wam w meczu i w treningu ominąć przeciwnika. Ten zwód jest bardzo prosty, myślę, że sobie z nim poradzicie i jest bardzo skuteczny jednocześnie, choć rzadko stosowany. Pokażę Wam również ćwiczenia przygotowujące, bo oczywiście nie od razu da się wszystko zrobić. Trzeba trochę się przygotować do tego zwodu, żeby go zrobić w całości dobrze, a najlepiej jeszcze w ruchu. Będzie kilka ćwiczeń przygotowujących, zróbcie je cierpliwie, poczekajcie, zróbcie po kolei wszystko to, co pokażę i na koniec na pewno ten zwód Wam się uda. Powodzenia Wam życzę i chyba możemy już zaczynać. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się ten zwód udał, że będziecie teraz go stosować w treningu, w meczu. No i przede wszystkim będziecie to mogli zrobić, jeśli przebrnęliście przez te wszystkie ćwiczenia przygotowujące, a nie od razu rzuciliście się na ten zwód. We wszystkim potrzebna jest cierpliwość. Pamiętajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w następnym odcinku i na następnym treningu z Ośrodkiem Kultury Fizycznej w Łapach. Do zobaczenia.